Czas na ostatni odcinek eliminacyjny w programie Mórz Grajwka – Zostań gwiazdą. Do kolejnego etapu przeszło już 8 wykonawców. Dziś poznamy kolejnych 2, ale na początek troje pretendentów do ostatnich 2 miejsc. Kto to będzie? Przekonajcie się sami! Dziękuję za udzielenie głosu. Przed nami na scenie programu Mórz Grajwka – Zostań gwiazdą Katarzyna Malżycka z Bierunia. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. Naszą wirtualną scenę zdominuje jeszcze bardziej kolor czerwony. Stanie się to za sprawą Adriana Stodolaka z Sanoka. W tym odcinku programu Mórz Grajwka – Zostań gwiazdą. Kilka słów do powiedzenia będzie miała Marlena Głosińska z Zielonej Góry. Powiedz mi, że wszystko będzie dobrze. Dzień dobry, nazywam się Kasia Malżycka. Mieszkam w Bieruniu z moim kochanym mężem Wojtkiem i dwiema wspaniałymi małymi córeczkami. Tak, w jedną właśnie próbuję tutaj uspać. Moi drodzy, jak miałam 7 lat, rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej i tam uczyłam się gry na fortepianie. Natomiast zawsze uwielbiałam śpiewać i teraz postanowiłam to połączyć, żeby grać i śpiewać jednocześnie. Poza tym jestem bardzo pozytywna, optymistyczna i staram się mieć dobre serduszko każdego dnia. A na koniec dodam, że się urodziła w Piekarach Śląskich, to że dziążka ze Śląska jest pełną gębą i po śląsku też umia godać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji TVS. Moi drodzy, musicie wiedzieć, że oprócz tego, że Kasia poradzi godać, to też pięknie gra na fortepianie. To instrument, który od czasu szkoły muzycznej darzy największym uczuciem i do którego za sprawą naszego programu powróciła. Witam cię gorąco w naszym wirtualnym studio. Witam bardzo serdecznie, witam ciebie, witam wszystkich telewizów, wszystkie osoby, które nas oglądają dzisiaj. Jak to jest z tym fortepianem? Jest to troszeczkę tak, że stara miłość nie rdzewieje? Rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej specjalnie, oczywiście zapytali o zdanie, czy chcę, no ale jako osoba 7-letnia oczywiście powiedziałam tak. I rzeczywiście uczęszczałam do tej szkoły, gdzie była to szkoła taka bardzo rygorystyczna i gdzie grywało się przede wszystkim utwory klasyczne. I tak jak mówisz, Agnieszko, rzeczywiście stara miłość nie rdzewieje i pół roku temu, troszeczkę późno, olśniło mnie i postanowiłam, żeby wrócić do pianina po dosyć długiej przerwie. Jak ale najbardziej to rozumiem, uwierz mi. Dzisiaj w programie Mórz Grajwka wykonasz piękną piosenkę Anny Jantar. Dlaczego padło akurat na ten konkretny utwór? To jest utwór praktycznie o tym miejscu, w którym teraz jestem. Że bardzo jak gdyby utożsamiam się z tymi słowami tej piosenki. Jak najbardziej to czuję, jest piękny, ponadczasowy i mam nadzieję, że się także Państwu spodoba. Czyli śmiało mogę powiedzieć, że w tym utworze odnajdziemy troszeczkę Ciebie? Myślę, że 90%, 95%. Dobra, to teraz przejdźmy do marzeń. Każdy jakieś marzenie ma i pytanie brzmi, jakie są Twoje największe marzenia? Chciałabym mieć jak najwięcej możliwości dawania tego, co mam w sercu i sprawiania innym radość z tego, co w duszy gra. I jeszcze jedna sprawa. I żeby znalazł się w końcu czas, żeby coś swojego skomponować, bo nigdy nie ma na to czasu. I tego ci życzę z całego serca. Za chwilę w naszym programie pojawi się Kasia Małżycka z wielkim przebojem Anny Jantar.
radość najpiękniejszych lat. Nie wyobrażam sobie, by ta piosenka pojawiła się tylko raz i zwracam się do mieszkańców Bierunia, Katowic i piekar śląskich. Bierzecie mobilnioki w ręce i wysyłacie SMS-y pod numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda.katarzyna. Kasiu, mocno trzymam za ciebie kciuki. Już za chwileczkę wjedzie tutaj pianino i będziemy mogli posłuchać, jak pięknie grasz i co najważniejsze, śpiewasz. Trzymam kciuki, powodzenia. Dziękuję bardzo. Przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat, bo to, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć. Umiem żyć. Jesień i latawców klucz, a w kinach tyle pustych miejsc. Z niedawnych zdarzeń ścieram kurz, papiego lata wątłą sieć, bo jestem wiatrem, śpiewam wiatr, jestem łąką trawy i źdźbłem. Najpiękniejszych lat, bo to, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć. Umiem żyć. I mamy za sobą występ Katarzyny Malżyckiej. Przeniosła nas, myślę, w zupełnie ten, ja to nazywam stary czas, kiedy myśmy zaczynali śpiewać, to naprawdę takie piosenki były na topie. Szczerze mówiąc, i tutaj jeszcze mieliśmy taką wersję uspokajającą przy tym pianinie. Bardzo ciekawy wokal taki, według mnie, bardzo mi się podobał i naprawdę wielki potencjał. Tak, i taki ten wokal nieprzewidywalny, ale pozytywnie, bo ona tak powolutku się rozwijała w tej piosence, żeby potem przy tym refrenie pokazać wszystkie możliwości. Wydawało się, że trochę choćby za wolno, ale nie. Jest to takie właśnie... Nawet te pauzy były tak specjalnie... Wydawałoby się nie, że człowiek by poleciał już szybciej dzisiaj, a totalnie nas oderwała od takiej szarej rzeczywistości. A ty co powiesz, Gen? No,
Mnie trochę usypiała ta piosenka, mimo to, że fajne wykonanie, ale Katarzyno, ty masz skłonności do dramatyzowania. Być może ten utwór ma w sobie elementy dramatyczne. Bardzo fajnie zaśpiewany refren. To mi się podobało, bo tam ta melodia współgra z tobą i z tym, co grałaś na pianinie. Potem uciekałaś z linii melodycznej, gdzieś tam głos był dalej niż te dźwięki z pianina. Ale jak już to, co mam, to było tak dramatyczne. To być było może... dramatycznie piękne, Geno, chyba ale to oczywiście, masz na myśli. Każdy z nas może piękno postrzegać w inny sposób. Ja z całym szacunkiem dla twojego wykonania i dla ciebie, natomiast nie czułem tam radości, którą niesie ta piosenka i ten tekst, oczywiście w elementach poza refrenem. Refren był okej. Okay. Cześć wszystkim, jestem Powi. Pochodzę z Sanoka i od ponad już 10 lat zajmuję się produkcją muzyczną, pisaniem piosenek, no i oczywiście nagrywaniem ich. Na przestrzeni tych wielu lat zahaczałem już o różne gatunki muzyczne, przede wszystkim jeżeli chodzi o muzykę klubową, natomiast moja ostatnia piosenka, która nosi tytuł W czerwonym dobrze ci, ma bardzo mocne naleciałości muzyki rockowej. Mam nadzieję, że wam się spodoba i przypadnie do gustu. Adrian Stodolak, jak słyszeliście, ma już bardzo duże doświadczenie muzyczne. Na swoim koncie ma już około 80 piosenek własnego autorstwa. Większość w języku angielskim. Jak mówi, specjalizuje się w gatunku muzycznym Beat Rain. Co to takiego? Zaraz się przekonamy. Witam cię gorąco. Witam, witam wszystkich. Dzięki za zaproszenie. No i od razu pytam, co to jest ten Beat Rain? Ten Beat Rain to jest właściwie gatunek, który sobie wymyśliłem na potrzeby swojej pracy magisterskiej. I o nim też pisałem w ogóle całość tego, także jest to mój zmyślany gatunek muzyczny, który powstał przez przypadek. Przez przypadek! Słuchaj, no wiele bardzo znanych gatunków muzycznych powstało, można powiedzieć, przez przypadek, jak chociażby mój ukochany blues. O, proszę! Ale czy blues to nie jest tak jakby odmiana folku? Troszeczkę tak, dokładnie tak, słuchaj. Ale słuchaj, nie teraz o bluesie, będziemy mówić o twojej muzyce, bo jak zdążyłam się dowiedzieć, ty troszeczkę eksperymentujesz, ale bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję, że dzisiaj w programie wystąpisz z piosenką w języku polskim. Tak jest. Z takim bardzo fajnym, charakterystycznym brzmieniem, z czerwonym ci do twarzy? W czerwonym dobrze ci. Tak? Tak, do twarzy ci jest? Mi? Nie wiem. Jeden kolega zasugerował, że do mojej cery nie pasuje czerwony, ale mam swoją ulubioną czerwoną kurtkę skórzaną i śmiem twierdzić, że jest inaczej. Teraz gdybyś opowiedział coś o tej piosence, no bo tytuł tak naprawdę może mówić wiele, ale tak naprawdę niewiele. Mhm. A okej, okay. Może zacznijmy od tego, że ta piosenka powstała z myślą o musicalu, w którym brałem udział. Więc musiałem się wstrzelić w rolę przebrzmiałej gwiazdy rocka w latach 70., u schyłku lat 70. Więc zacząłem po prostu tak z szczapy pisać ten tekst. Nie wiem w ogóle, w którym momencie się pojawił kolor czerwony w nim. Poszedłem spać, przebudziłem się, napisałem drugą zwrotkę, poszedłem z powrotem spać i z rana, jak przeczytałem tekst, okazało się, że podmiot liryczny próbuje się zabić przez swoją kobietę i oskarżyć ją o to. Więc ten czerwony, który ta osoba, o której śpiewam w tej piosence, symbolizuje krew podmiotu lirycznego, która to zbryzgała i podmiot liryczny twierdzi, że właśnie jej do twarzy, bo jest wredną osobą. Drastyczne, powiem ci. Powiem ci, drastyczne. I nie słychać tego w piosence, prawda? No właśnie, ale słuchaj, czerwony to kolor, który jak pojawia się w tytule, to później ta piosenka staje się hitem. Pewnie domyślasz się, co mam na myśli. Ale zostańmy przy twojej piosence. No. Czerwony jak cegła, mówi ci to coś. A, okej. Okay. Nie znam za wiele piosenek z tym. O nie. O. Drodzy państwo, oczywiście teraz już będziecie mogli posłuchać tej piosenki w wykonaniu Adriana. Mam nadzieję, że to zrobicie. A tymczasem ja przypominam, co zrobić, by zagłosować. Drodzy państwo, wysyłacie smsy na numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda. Adrian, tobie bardzo dziękuję, trzymam mocno kciuki i kto wie, może do zobaczenia. Dziękuję, mam nadzieję, do zobaczenia.
proszę ci. Na tej sukience będę plamą od ciebie krwi. W czerwonym dobrze ci, w czerwonym dobrze ci. No i mamy kolejny występ, występ Adriana Stodolaka. No i co ja mogę powiedzieć, coś zupełnie nowego się w programie pojawiło. Taki energetyczny, jak się śmialiśmy, że wielkomiejska energia w tym teledysku. Nawet bardzo, bardzo wielkomiejska. Nawet bardzo, bardzo. Podoba mi się ten występ. Jest taki, tak jak mówiłam, już zupełnie inny, ciekawy pomysł na teledysk. Czegoś takiego też nie widzieliśmy jeszcze. No też nie, bo ja powiem tak. Z jednej strony bardzo dobre brzmienie, z kolei za cicho trochę wokale. Ciężko było zrozumieć, więc tu pod tym względem troszeczkę źle zrealizowane. A to nie do końca chyba wina artysty w tym przypadku. Być może nie. Ale no, ten zadzior no, dało się zauważyć mimo tak, wszystko. Tak, i coś jest z tym. Jest to ciekawe, ale też nie wiem, czy nie za męczące, nie wiem. Ja po prostu byłem zmęczony troszeczkę tak, na koniec, szybko więc nie się wiem, może nie mam obrazek. Takiej tak dokładnie, że w tym samym stylu ten obrazek, może właśnie przez to, że to było w jednym stylu, że nie było coś czuję tak, że ja jestem troszeczkę zmęczony tym utworem, mimo że ma dużo cech pozytywnych, to nie wiem, tak Geno? Do końca nie jestem przekonany. A ty, Geno? Mnie się podobało. Ale tak sobie myślę, że... Znaczy, co mi się podobało? Podobało mi się, że było to innowacyjne, w sensie zupełnie coś nowego. Przypominało rock operę. Adrian, było mocno, było czerwono. Ja wiem, że lubisz czerwone, ale tak jak Heniu My mówił... My też lubimy czerwone. Też, no właśnie. Nie, ale tak jak mówił Heniu, było to wszystko mało czytelne. Czy musi być czytelne? Nie wiem. Natomiast zalecam popracować nad techniką, nad dźwiękiem i było dużo dźwięków skumulowanych. Tamte linie melodyczne się między sobą mieszały, nie zawsze w sposób mnie odpowiadający. My po prostu jesteśmy ciekawi, co się stanie z Adrianem dalej. Też, mnie się podobało, jak się to zakończyło. Nie? Zobaczymy. W sensie ten Zobaczymy. Moment. No jasne. Witamy po przerwie w programie Mórz Grajwka, zostań gwiazdą. Nadszedł czas na bardzo dobrze śpiewającego psychologa. Cześć, nazywam się Marlena Głosińska, mam 25 lat, z wykształcenia jestem psychologiem i można powiedzieć, że realizuję się w swoim zawodzie, bo na co dzień pracuję w jednej z dużych firm, zajmując się komunikacją wewnętrzną i doświadczeniami pracownika, więc jest to w jakiś tam sposób powiązane z tym, czego się nauczyłam na studiach. Od zawsze moją największą pasją była jednak muzyka i tak pozostaje do dziś. Zawsze dawała mi to, czego nie mogłam znaleźć nigdzie indziej, czyli poczucie radości, spełnienia, ale też pewność siebie i po prostu ogromną, ogromną radość, szczęście i poczucie, że będąc na scenie jestem po prostu na swoim miejscu i jest mi tam dobrze. Marlena Głosińska pochodzi z Zielonej Góry. Jak pisze o sobie w mediach społecznościowych, scena to jej mały raj. Mieszka w Warszawie, gdzie próbuje swoich sił na scenie. Jak udało nam się wyszperać w odmętach internetu, ma też na swoim koncie występ w musicalu. Do programu Mórz Grajwka, zostań gwiazdą zgłosiła się z piosenką Powiedz mi. Witam cię gorąco w programie Mórz Grajwka, zostań gwiazdą. Witam serdecznie. Powiedz na początek, jak to było z tym musicalem, bo cała sprawa jest bardzo ciekawa, łączy tak naprawdę ze sobą śpiew, ale też aktorstwo. Tak, jak najbardziej. Musical pojawił się w moim życiu już kilka lat temu, kiedy odkryłam, że czasami brakuje mi w piosenkach różnego rodzaju interpretacji i zrozumienia. Wtedy odkryłam, że musical łączy w sobie też takie dwie moje pasje właśnie, muzykę i teatr. Musical to jest bardzo interesująca rzecz. Tak jak interesujące jest to, że śpiewasz, grasz na gitarze, pianinie. Mam takie troszeczkę wrażenie, że teledysk do tej piosenki powstał chyba na potrzeby tego programu. Mam rację, czy nie bardzo? To w ogóle nie jest teledysk, nie nazywałabym tego nawet teledyskiem, to jest po prostu
wideo, które powstało jak najbardziej na potrzeby tego właśnie programu, aby widzowie mogli zobaczyć też coś ładnego w obrazku, a nie tylko mnie przed ekranem komputera. Niestety nie mogłam dojechać na czas do studia, więc dlatego też tutaj forma wirtualna spotkania i wideo, ale zostało ono dopasowane bardzo do utworu, nagrane w jesiennej aurze, w pięknym miejscu, która moim zdaniem idealnie pasuje do słów i do tej piosenki. Za chwilę usłyszymy i zobaczymy Marlenę Głosińską w piosence Powiedz mi. Chyba nie muszę dodawać, że by Marlena pojawiła się w półfinale, musi stanąć na podium w tym odcinku. Aby tak się stało, potrzebne są wasze SMS-y wysłane pod numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda.marlena. Mocno trzymam, kochana, za ciebie kciuki, wszystkiego dobrego i kto wie, może do zobaczenia. Nocą świat zapada w słodki sen, to wraz ze snem znikają troski me. W mojej głowie zostaje jedna myśl: przestań się tak martwić, czas do przodu iść. Powiedz mi, że wszystko będzie dobrze. Powiedz mi, możesz silna być. Nie daj się, walcz aż do końca. Ważne, by do przodu zawsze iść. Możesz też spróbować się obudzić, choć dobrze wiem, że czasem warto śnić. Dasz radę wszystko to pogodzić. Warto jest jak najlepiej żyć. Proszę, uwierz mi. Gdy rano świat do życia budzi się, otwieram wtedy oczy i wszystko nowe jest. W moim sercu wiara rodzi się. Będzie dobrze, nie martw się i nie bój się. Powiedz mi, że wszystko będzie dobrze. Powiedz mi, możesz silna być. Nie daj się, walcz aż do końca. Ważne, by do przodu zawsze iść. Powiedz mi, że wszystko będzie dobrze. Powiedz mi, możesz silna być. Nie daj się i walcz aż do końca. Ważne, by do przodu zawsze iść. Bardzo chciałam uwierzyć, że mam tyle siły, by powalić mur. Dziś wiem, wszystko można przeżyć i iść, choćby pod silny wiatr. Jesteśmy po dosyć ciekawym, moim zdaniem, występie. Marleno, serdecznie ciebie pozdrawiamy. Już cię lubimy z tego, co zdążyliśmy między sobą
poopowiadać w trakcie oglądania twojego teledysku. Mnie się bardzo podobało. Będzie dobrze, jest dobrze. Sądzę, że potencjał tej piosenki i twój jest niebywały. Gratuluję. Ja w ogóle jak patrzę na Marlenę, to mam takie skojarzenia z Meridą Waleczną na przykład. Ale prawda jest taka, że stanęła przed nami dziewczyna skromna, przepiękna, ze swoim takim serdecznym, cudownym głosem i właściwie to ona już nic nie musi. Wystarczy, że stoi i śpiewa. Dokładnie i tutaj bardzo, wokal jeden instrumencik, jak się nie mylę, okulele chyba nawet, bo tak to jest. Było bardzo lekko zagrane. I zobaczcie, że niekiedy trzeba się wysilać, nie wiadomo co robić, a tu po prostu dochodzi melodia, tekst, instrumencik, tonacja, wszystko brzmi. Jesteśmy bardzo na tak, nam się to bardzo podobało. Jest to ciekawe i takie, uważam, na dzisiejsze czasy bardzo odkrywcze. Lekkie takie. Lekkie, przyjemne. Czekamy na więcej, ale wiemy, że będzie dobrze. Fruńmy. Poznaliśmy ostatnią trójkę pretendentów do półfinałowych zmagań i teraz zaczynają się największe emocje. Przypominam, głosowanie trwa do godziny 24 w najbliższy wtorek, a głosujemy poprzez wysyłanie SMS. Wysyłamy go na numer 72068. W treści wpisujemy gwiazda, kropka, nazwa uczestnika, czyli może to być Katarzyna, Adrian lub Marlena.